A tutaj jest jeszcze jeden syn, 41, tylko nie z tą roczną lepszą samicą, tylko z inną całkiem samicą, która dała razem 41, gołębia 441, tego naszego najlepszego roczniaka w oddziale i drugiego najlepszego starego gołębia, mimo że on był roczniakiem. I to jest jego brat. I jego... On nie był lotowany, ten gołąb, on jest z rozpłodu, ma dwie obrączki, adresową i tą. I właśnie jego córka, tego gołębia córka, w Limanowej, na naszej obrączce, na lot starych, jako roczna, miała pierwszy i drugi konkurs. W konkurencji dużo tysięcy gołębi. Roczniaczka dała sobie radę w lotach starych, raz pierwszy, drugi konkurs. To jest jego córka, to jest brat o 441, syn 41. 41. Także my mamy tych 41, familię dużo w rozpłodzie. I 41 z różnymi samicami. To Janie, tutaj ta roczna, którą masz, która ci fajnie chodziła, chyba miała numer, jak się nie mylę, 115. To jest jej ojciec. Syn 41. Późny go. 2, 4, 6, 8, 9. Jeszcze jedno pióro. Już wyrzucone, już. Jeszcze. To jest ten ojciec, co wam w Limanowej. Jego córka. Wam pokazała klasę. Klasę gołębi. Także 200 hodowców i kupa tysięcy gołębi. Coś w waszych tych polskich oddziałach tam nie ma za mocno. Co nie ma za mocno? To w górach, nie? Limanowa. W górach, tak. Bardzo ciężkie warunki. U nas też jest teren górzysty. Pokaż im, zobacz. Prosto z gołębnika już jest górka. Tutaj jest... Tutaj jeszcze teren, mało, tam tak dalej jak, jeszcze, tak. Więc jak na NPT. Także nasze gołębie znają też i góry. Nie tylko w środkowej Polsce, w Rypinie, w Malborku czy w Lęborku, Malborku i tak dalej. Na północnym wschodzie. Numer 700. U górali. 81. Dobry gołąb wszędzie leci. To jest bzdura. Ci, co mówią, że na naszą środkową Polskę trzeba inne gołębie. Poszły moje i też wygrały. W Rypinie, nie? W Rypinie, tak. Wygrały też w Lęborku. Poszły na północno-wschodnią Polskę. Tak samo super, na lepsze samice i tak dalej. Poszły w góry, to samo. Na Śląsku było to samo. Także jak jest dobry gołąb, to... Wszędzie leci. Wszędzie leci. Ten nie był lotowany, ten nie zna wolności. On jest uciągnięty tylko do rozpłodu. I już z późniejszych gołębi, bo ma adresówkę. Adresówkę zakładamy późniejszym gołębiom. Także fajnie mieć gołębie, które zrobią ci wyniki, co wyniki, a potem mimo jeszcze są super, super dobrze przekazują, są super w rozpłodzie. To jest ważne. A to wszystko jest tak, jak nie ma, nie pchana jest chemia i tak dalej, te gołębie w naturalny sposób się rozwijają. Może ta chemia tym waszym gołębiom już im mózgi wysuszyła? Nie wiem, jak to reaguje. Może jaki doktor niech się wypowie na ten temat. Bo nasze gołębie zrobili te wyniki na naturalnych środkach, na żadnych dopingach, na niczym. A te wyniki na tej chemii to sztuczne są te wyniki, te konkursy. Patrzcie to oko, jakie zdrowiutkie, fajne. Jak się świeci. No, dosyć chwalenia się. I ty możesz mieć te gołębie w rozpłodzie. I to po 150 zł, kolego. Deklaki Ferbarty po 250. I jak będziesz robił nasze metody, będziesz takie prowadził jak u nas. Nie, żebyś nazbierał, bo mieli my takiego jednego mistrza. Jednego nakupił od nas gołębi młodych. Nakupił też gołębi po Zalegro, co Zalegro. Rozprowadził tam chorobstwo, co chorobstwo. Dobrze, że u niego byłem miesiąc przed lotami, miesiąc przed lotem konkursowych młodych, to gołębie miały katar. Niektórym to już te oczy powyciskało. Tak nazbierał do tego,
do dobrych gołębi, co nakupił, kupił od nas. Kupił z innej hodowli niemieckiej. Też zawiozłem mu parę oryginałów. Millera chciał, to zawiozłem mu, Miller mu odsprzedał. To jest nakupił też gołębi na Allegro po 5 zł, po 10, po 20. I tak narobił chorobstwo, że jak byłem miesiąc przed lotami u niego, to gołębie miały fest katar. No musiał, nie było wyjścia, musiał dać im lekarstwo. 2 tygodnie przed lotami zadzwonił do mnie, że jego gołębie mają adenowiroza. Znowu musiał dawać lekarstwo. I mimo to z pierwszego lotu jeszcze miały ponad 40% konkursów i był na pierwszym miejscu w oddziele. Znowu w waszym silnym oddziele. To nawet chore te gołębie dały radę z wami. Ale później się okazało, ten hodowca nie poszczepił gołębi na ospę i dostały ospę. No i potem lotował z tą ospą. To wiecie, jakie już były efekty. A mimo to jeszcze zajął 2. miejsce w sekcji. Także silnej sekcji. U was wszystko jest silne i wszystko jest duże. Przez to zawsze mówimy, nie zbierać gołębi po różnych gołębnikach. Jak kupujesz u nas, to już zostaw. Jak ty kupisz ode mnie młode i nazbierasz po różnych gołębnikach, naciągniesz tego cholerstwa, tego chorobstwa, co chorobstwa, i to te gołębie muszą. To nie ma cudów. To one razem siedzą, one razem mają kontakt. A katar jest zaraźliwy i bez przerwy i kichają i we wodzie i we wszędzie, bo to piją razem. Na drugi rok już ten hodowca tego błędu nie zrobi. Także tylko ze swojej hodowli gołębie, te, które zdrowe, zostaw. Jak nabędziesz u nas, możesz razem złączyć, jak twoje są zdrowe. Ale nie zbieraj wszędzie, nie zbieraj po Allegro i gdzie indziej. To są choroby, chorobstwa i nie wiadomo co jeszcze. I ty potem odkładasz młode swoje i te zakupione i te z Allegro. No to koniec świata. Dla ciebie już jest koniec kariery wtedy. Ty dbasz, starasz się o to wszystko i później wszystko na odwrót, nie? Wszystko na odwrót, bo te gołębie z Allegro, nie wiadomo skąd, to są... To łapane, to nie wiadomo co to jest. Jest to inne obrączki. I straszne chorobstwo. Ludzie, co teraz robi na tym świecie, obrączki wprowadzają, naciągają. No właśnie. Także uważaj, jak zamówisz moje gołębie, to jak twoje są w miarę zdrowe, możesz razem dać, ale nie zbieraj już z Allegro, nie zbieraj gdzie indziej. Nie idź na ilość, tylko na jakość. A będą efekty, zobaczysz. I ten Jan z oddziału Limanowa, początkujący hodowca, on tyle ile drugi rok lotuje, tyle ile zdobył już w zeszłym roku pucharów i dyplomów, to tyle gołębi ode mnie nie zamówił do rozpłodu, ile zdobył pucharów, a w tym roku to już całkiem. Także ma ode mnie kilkanaście gołębi w rozpłodzie, a w zeszłym roku no, zdobył, jak się nie mylę, 24 dyplomy i 3 puchary. Piękna sztuka. No, jeszcze w tym roku to już... Jak pokazałem go Millerowi, to nie chciał go puścić z tego gołębia. Tak? Podobał mu się? Podobał, był tu to u mnie. No fajnie. No bo ta samica, matka od tego matka gołębia, to jest oryginał od Millera. Oryginał od Millera. On kiedy zakupił oryginały od Fabry, on jeszcze znał nawet tego hodowcę. Mówił mi nawet. Także... One się znali dlatego nawet. Miller go trzymał w ręku i mu się bardzo podobał. I dopiero jakśmy powiedzieli, że to jest po jego samicy. To jest brato 441. Ojciec od rocznej samicy, która... Oryginał od nas, na młodo leciała dobrze u Jana w górach i jeszcze jako roczna pierwszy i drugi konkurs w konkurencji parę tysięcy gołębi w lotach starych. Jego ojciec jest jeden z najlepszych gołębi od Zału do Becirku. 8 najlepszy gołąb w Becirku, Zauland, Zigaland, to są 2 landy. Wtedy mieliśmy 2 lata gołębie. I coś 12 dwulatków i 40 coś roczniaków. Roczniaków, tak. Bez samic, samimi samcami lotowali. A roczniakami mieli mi 7 konkursów przewagi na drugim. Fajnie, że te gołębie, nie dość, że same leciały super, to potem jeszcze dalej super przekazują. A na szybkość, na as punkty, bo później te punkty się razem do kupy liczy, to mieliśmy 2 razy tyle punktów niż drugi za nami. Klasa.
No jakby jeszcze nikt nie jak roczniakami pierwsze miejsce, to to już masz 100 punktów. Mogliśmy roczniaków nie wkładać na ostatni lot, a i tak byli na pierwszym miejscu. 7 konkursów przewagi.